Czy jest pan za legalizacją marihuany? Jak najbardziej. A dlaczego? Bo myślę, że ma duże zastosowanie medyczne, duże zastosowanie dla przemysłu i pomaga ludziom. No, na pewno nie. A dlaczego? No, bo to jest narkotyk. Nie, trudno powiedzieć, raczej nie, bo po prostu później trzeba będzie towarzystwo leczyć, nie? A sami się nie będą leczyć. No. Jestem przeciw. Dlaczego? A dlatego, że jest to używka, jest to środek zmieniający świadomość. A wystarczy, że mamy zalegalizowane w tym kraju dwa środki odurzające i uzależniające, czyli alkohol i papierosy. Wystarczy. Nie, absolutnie nie popieram narkotyków. A dlaczego? No, oczywiście szkodzą zdrowiu. Tak, myślę, że tak. Ostatnio gdzieś czytałem jakiś ranking szkodliwości używek i alkohol był dużo wyżej, jest bardziej szkodliwy. A tak naprawdę jakby wszyscy wiemy o tym, że jakby tajemnicą Poliszynela jest to, że ludzie sobie palą i używają, więc myślę, że to tak naprawdę formalność. Jestem. Dlaczego? Ponieważ marihuana ma skutki boczne lepsze niż alkohol. Po alkoholu człowiek głupieje. Włącza się tak zwana korba, a po marihuanie człowiek jest spokojny i nie przychodzą mu do głowy różne głupie rzeczy. To jest bardzo trudne pytanie i tak i nie, chociaż miałoby to swoje plusy i minusy, powiedziałbym. Nie. Jak najbardziej. A dlaczego? Bo lubię ją. A ty? Nie, jestem przeciwnikiem. To znaczy... Dlaczego? Bo jest niezdrowe na psychę. Zadziała na psychę. Natomiast mogłoby być korzystna społecznie. Ponieważ mogłoby wyeliminować działalność tych dealerów i tak dalej. Tak? Takie były projekty w Meksyku na przykład. Pan, ja używam tych środków, ale biorąc pod uwagę to, co wiem na dzień dzisiejszy, mniejsze zło byłoby, gdyby była dopuszczona niż to, że jest w ten sposób. Z dużymi ograniczeniami. Jeżeli, no nie wiem, nie miałem z tym styczności, ale raczej biorąc pod uwagę opinię, to wydaje mi się, że byłoby mniej zła. Ludzie by szybciej dochodzili do wniosku, a nie byłoby tych finansowych różnego rodzaju działań, które prowadzą. Za legalizacją marihuany? No nie, chyba nie. Znaczy, myślę, że mogłaby być ustawa, która reguluje ilość posiadanej marihuany, ale żeby była całkiem legalna w Polsce i dostępna ogólnie, to nie. Tak. A dlaczego? A dlaczego nie? Znaczy sądzę, że jeżeli człowiek raz na jakiś tak zwany czas zasmakuje, to naprawdę jest okej. Sama to czasem robię. Tak, owszem. A dlaczego? Dlatego, że żyjemy w wolnym państwie i skoro alkohol, papierosy są legalne, to czemu marihuana ma być nielegalna? No tak, tak. A dlaczego? Ponieważ jest to mniejsze zło, prawda, niż na przykład taki alkohol czy coś. Jest to udowodnione, że no na przykład ludzie pod wpływem, to zależy jeszcze, prawda, wszystko musiałoby być tam unormowane i w ogóle, ale tak, jestem za. Nie. Dlaczego? Bo nie pala. Nie przeszkadza mi, ale nie jestem za jej legalizacją. Jestem. A dlaczego? Bo lubię. I tak i nie. A dlaczego? Tak, ponieważ można używać ją jako leku, a nie, bo po prostu no, niektórzy ludzie źle na to patrzą. Nie. A dlaczego? No dlatego, że uważam, że to nie jest potrzebne dla społeczeństwa. No to jest taki pierwszy krok do deprawacji, demoralizacji. Tak, oczywiście. Dlatego, że marihuana wydaje mi się, że nie wnosi nic złego do naszego życia. Jeżeli ktoś po prostu chce, to używa. A jak ktoś nie chce, to nie używa.